Siemanko ludziska, z tej strony Maksim. Dzisiaj z cyklu 15 minutówek pokażę Wam starusieńką grę, jaką jest Jericho, jak to nazwać, Cliff Baker z Jericho w każdym razie. Jest to bardzo stary tytuł, jeżeli chodzi o konsolę PlayStation 3, nie posiadający jeszcze trofeów. Jak widzicie, stylistyka tutaj, jeżeli chodzi o stylistykę postaci, jest ona dość słabawa, tak powiem. Jeżeli chodzi o wykonanie tutaj graficzne, to tak naprawdę też te obiekty tutaj, szczególnie jeżeli chodzi o tereny, są dość słabe. Tak jak mówię, modele postaci też nie są zbytnio jakieś tam zajebiste. Tak naprawdę, jak widzicie, ja pokrótce nie będę Wam fabuły opowiadał, ale tutaj śmigamy razem z takim zespołem. Każdy ma swoje zadania, jedna klientka ma tutaj miecze, drugi gościu typowo karabin, trzecia laska, snajperka, gościu typowo od brudnej roboty z dużym gunem, oczywiście też skrzyżowanie Hansa Klossa z Charlesem Bronsonem, który ma dwa jednoręczne pistolety, i my. Tak naprawdę jest to horror, gierka jest horrorem, takim dreszczykiem, można powiedzieć, klimatycznym. Nadrabia właśnie tutaj ten klimat, te niedoskonałości tak naprawdę od strony technicznej, jeżeli chodzi o to, co my tutaj możemy robić, jeżeli chodzi o sterowanie. To tak naprawdę tak, oprócz biegać szybciej nie możemy, możemy tak kucać, jak to bywa standardowo, tylko te kucanie, widzicie, też jest takie dość umowne. Możemy aimować, tylko aimowanie też jest takie dość umowne, jak widzicie. Możemy sterować zespołem, tak naprawdę ja tutaj mam dwie grupy, jak widzicie, lewy górny róg, te ikonki, które były, zaraz one nam się pojawią. Przejdźmy tylko kawałek dalej. W każdym razie możemy tymi ludźmi tutaj sterować, kazać któremuś zespołowi coś zrobić, wydawać komendy. Wbrew pozorom, naprawdę fajna, klimatyczna gra, choć od strony audiowizualnej nie wygląda na taką. Przynajmniej przy początku. Mamy tutaj do czynienia z różną ilością stworów. Niektóre lepiej zrobione, niektóre gorzej. Mamy tutaj też quick time eventy swoiste. Ci przeciwnicy też są naprawdę różni. Jak widzicie, quick time event teraz będzie. Jakbyśmy się nie obronili, byłoby ciężko. Amunicja jest limitowana oczywiście. Wrogowie są różni, tak naprawdę nie są za prości. Już od samego początku ci wrogowie, którzy tutaj są, nie są jakimiś leszczami na dwa strzały, tylko trzeba dość troszkę wpakować takiego wroga. Jeżeli zginiemy, co ja teraz specjalnie może zrobię, nie wiem, czy akurat przy tym stworku akurat nie, ale postaram się tutaj któregoś zaczepić. Jeszcze tutaj akurat mele atakujemy, także to też jest standardowe. Ja postaram się gdzieś wejść, ci wybuchają, takie pijawy, i atakują mele. Niech mnie tak naprawdę położą. I jak widzicie, leżymy, i co nie oznacza końca gry, bo tak naprawdę stawiają nas tutaj ludzie z naszej grupy i my możemy robić to samo. Kwestia jest taka, żeby tak naprawdę wszyscy z zespołu przeżyli. Jak widzicie tam z tyłu, nie wiem, czy będzie widać, jest czacha. Gościu padł, bo ja go zaraz tutaj właśnie wskrzeszę, można powiedzieć, uleczę. I tym razem ja padłem, bo tutaj się bawię właśnie w tłumaczenie Wam, jak to wygląda. Także musimy chwilę zaczekać, aż tutaj nasi chłopaki i dziewczyny dadzą sobie radę, ok? Dobra, tego postawili. Przedzieramy się dalej tutaj przez te zastępy wrogów. Niektórzy wrogowie naprawdę bardzo fajnie są zrobieni. Ja Wam specjalnie wybrałem taki kawałek gry. Mam nadzieję, że zdążę Wam tutaj to pokazać z fajnymi przeciwnikami. I z jedną fajną rzeczą jeszcze, ale o tym też za momencik. Tutaj każdy z tej naszej brygady ma swoje tak naprawdę właściwości. Wiadomo, snajperka gdzieś tam ściąga z tyłu, ja tam nie będę Wam wszystkim gadał, ale jedni otwierają za pomocą telekinezy przejścia,
i tego typu tam akcje. Dowiecie się sami z tego gry, z gry tego, co tutaj możemy robić. Z tym, że jak widzicie, ja steruję tutaj jednym gościem i wydawałoby się, że jest to taki standardowy FPS-ik z dreszczykiem emocji, ale tak naprawdę jest to coś więcej. Zobaczycie to za kawałeczek gry dalej, tylko się tutaj będziemy przedzierać. Damy sobie radę z tymi tutaj sypiarzami. A w międzyczasie właśnie powrócę do tych znaczków, które się pojawiły teraz w lewym górnym rogu. Jak widzicie, niebieski team i czerwony team, tutaj zwane Alpha. Możemy tutaj kazać im gdzieś przykampić, że tak powiem, gdzieś tam się zatrzymać, trzymać pozycję, a możemy kazać im coś robić. Jak widzicie, nasi tutaj gościu ma specjalne umiejętności, wypuszcza takie macki jakby. Także dzieje się. Na te pijawki trzeba uważać, bo oni wybuchają, tworząc spustoszenie. Ok. To jest dość mocny hit, dlatego może kilka osób popadać. Dlatego od samego początku tutaj nie jest za trudno, znaczy za łatwo z tymi standardowymi, można powiedzieć, mobami. Sporkami, podporkami, czy jak je tam nazwać. Zobaczymy, czy ja się zmieszczę w jednym filmiku, żeby pokazać wam to, co ja chcę wam pokazać, ten sam początek. Ja powiem tak, włączyłem na początku tą grę. O, znowu padłem właśnie z kuli tego wybuchu. I teraz będę miał dead, bo popadali wszyscy. Ale zaraz tutaj zrestartujemy i zaczynam gadać dalej. Na początku spodziewałem się, że właśnie to będzie taki słaby FPS-ik z taką odrobiną tak naprawdę tego strachu z tym dreszczykiem, ale tak naprawdę widzę, że ta gra jest coraz, im dalej się gra, tym bardziej jest złożona. Zaraz zobaczycie zresztą. Tylko przez kilka zastępów znowu padłem za blisko. Jestem tak, że widzicie, jest trudno. Ja gram na normalnym poziomie, nie gram na jakimś hardzie czy coś, także widzicie, bardzo szybko można paść, więc jest tutaj ten efekt taki naprawdę swoistego zaszczucia czasami, że musimy naprawdę uważać, co robimy i jak robimy. Nie pchać się na Rambo 15 w pierwszą linię, jak ja to niedawno robiłem. Broni też oczywiście jest kilka. Widzicie, dostał hitem od następnego tutaj, skillem od następnego gościa i wybuch gdzieś z boku. Dobra, przedzieramy się dalej. Oczywiście wszystko okraszają też odpowiednie cutscenki. Dobra, ja tutaj każę zaczekać moim ludziom, żeby nie wybiegali do przodu, tylko stąd ściągali cele. Jak widzicie, sobie fajnie radzą. Teoretycznie my nie musimy aż tak im pomagać. Ja specjalnie tutaj zostawię ten moment. Ale oczywiście nasza pomoc jest nieodzowna, bo im więcej nas, tym lepiej. Jak widzicie, odporne te tałatajstwo od samego początku. Dobra, przebijamy się przez ten tunel. Żeby za blisko nie podchodzić. Także klimat jest naprawdę bardzo fajny, tak naprawdę idzie się wczuć. Tak na taką starusieńką grę, naprawdę fajnie. Dobra, przebijamy się dalej. Jeszcze kawałeczek będzie tutaj przebijania się właśnie z tymi monsterami. Trzeba uważać, żeby się nie rozdzielić. No i padłem. Zostałem sam na placu boju. Zapomniałem, że tamtym naszym, można powiedzieć, pobratyńcom kazałem zostać z tyłu. Trzeba się cofnąć. Te szajbusy ostro tutaj naparzają. Także jest solidna wyżywka. Co mi tutaj brakuje? Tak naprawdę tutaj nie mamy w ogóle multi. Mamy tylko i wyłącznie singla. I w tego typu właśnie grze drużynowej, można powiedzieć, że śmigamy z jakimś zespołem, aż się prosi o co-op, którego niestety tutaj nie uświadczyłem. Ale pamiętajcie, że są to pierwsze gry, można powiedzieć, które wychodziły na PlayStation 3. Więc twórcy badali to wszystko jeszcze. I tak całkiem naprawdę fajnie, jeżeli chodzi o tytuł warty gdzieś w okolicach 30 zł.
Dobra, ja każę moim zaczekać tutaj i bronić się na pozycji po prostu. Bardzo fajne są komentarze naszych ziomków. Tam gdzieś fucker, motherfucker, drą się, kną. Także naprawdę klimatycznie to fajnie jest zrobione, jak się drą. No, słyszeliście właśnie. Dobra, przebijamy się dalej. Oczywiście mamy też przeróżne rozdzielenia się, tak? To nie jest tak, że cały czas gramy aż tak licznym zespołem. Gdzieś tam się rozdzielamy na kawałki. Znaczy na kawałki, na pomniejsze grupy. Tu jest właśnie ten moment, który chcę wam pokazać. I kolejne ze stworów. Dopiero trzeci rodzaj stworów tutaj spotkamy. Jak widzicie, mamy jakieś dziwne krasnalo stwory. Zobaczycie jeszcze też cutscenkę za momencik. Jedną średnio zrealizowaną, a drugą naprawdę dobrze zrealizowaną. I jak widzicie, pojawiają się następne cele. Następni wrogowie. Też jakże klimatyczni. Dzieje się rozpierducha. Tak mówię, szkoda tylko, że gra nie ma trofeum, bo na pewno dużo ludzi z niej zrezygnuje przez to. Znam mnóstwo ludzi, którzy nie biorą gier tylko dlatego, że dana gra nie posiada trofeum. A błędne podejście, bo naprawdę niektóre gry są rewelacyjne. Tutaj oczywiście wybór pozostawiam wam, bo niektórym się nie będzie podobać ta oprawa audiowizualna i można powiedzieć z ubożeniem w sterowaniu. Ale ci, którzy lubią taki klimacik, po zobaczeniu tej gierki niech sami zdecydują, czy chcą przeznaczyć właśnie kasiurę na tego typu tytuł. Dobra. Zrobiło się troszkę luźniej. Troszkę tutaj bieda, tak jak mówię, z tymi obiektami, z tymi tutaj terenami. One widać, że te tekstury są naprawdę biedne, ale nie to jest najważniejsze w grach. Dobra, oni sobie muszą pogadać chwilę. Tak tutaj właśnie jest w niektórych miejscach, że dopóki się nie nagadają, to dalej się fabuła nie posunie. Dobra, myślę, że zaraz tutaj będzie koniec tego. What the fuck is that? I zobaczcie fajną scenkę. Ja może chwilę pomilczę. No i teraz mamy kawałek troszkę gorszej jakości cutscenki. Ale zobaczycie właśnie, co tutaj się dzieje i jak się rozszerza funkcjonalność naszej postaci. Skumacie sami, o co chodzi.
i przenieśliśmy się, można powiedzieć, do głowy, do duszy, głowy, nie wiem jak to nazwać, drugiego zawodnika, ale to już w drugiej części filmików, zaraz wracam.